Ja nie wiem, czy ty się przejmujesz takimi rzeczami, ale dla mnie to, że zrzuciłaś nie czyniąc żadnej szkody Blue Train Coltrane'a, grając tylko na gitarze, ma znaczenie absolutnie symboliczne. Cieszę się, że nie zrobiłam szkody, bo głupio by było. Ale zrobiłaś wrażenie, bo złapanie Coltrane'a w czasie takiego koncertu to jest coś magicznego. Słuchaj, czy gitara to jest on czy ona? O kurczę, ja myślę, że ani on, ani ona. To jakby jest instrument i jakby nigdy nie myślałam, że gitara ma płeć. Tak samo jak i muzyka zresztą, czy piosenka. Ale gitara jest dla ciebie kimś ważnym, nieważne jakiej płci. Tak, z pewnością. Jest dla mnie czymś bliskim, moim narzędziem pracy, ważną rzeczą. A czy twój do niej stosunek zmieniał się w czasie? Wiesz co, ja od początku chciałam grać na gitarze i w zasadzie od chyba 14 roku życia z tą gitarą się nie rozstawałam na dłużej. To jest gitara numer? Ja w swoim życiu nie miałam jakby jakiejś spektakularnej ilości. To jest może moja druga gitara elektryczna, także no. No, ale wcześniej pewnie były inne. Tak, była jedna elektryczna, jakoś miałam akustyka. Jak bardzo jestem przywiązana do tej gitary, bo może ona nie jest jakaś świetna z wysokiej półki, ale tak ją lubię, że ciężko mi się z nią rozstać i wymienić ją na jakąś inną. Ja myślę, że wysoka półka nie ma tutaj znaczenia. Ważniejsze jest to, czy jesteś z nią zrośnięta, a pewnie jesteś, no bo właśnie. Tak to przynajmniej wygląda, jak się okazuje. I ty jesteś taka trochę niereformowalna, żeby nie powiedzieć konserwatywna, ale nie w złym znaczeniu tego słowa. Czyli nie lubisz rewolucji o 180 stopni. Wiesz co, to chyba nie jest tak, bo to ja... To było prowokujące pytanie. ja lubię niespodzianki, ale to prawda, że o tyle, że w muzyce jakby lubię w graniu rządzić. Dlatego też dobrze mi grać solo, bo wtedy 100% decyzji podejmuję ja. A muzyka jest taką sferą, gdzie po prostu, w której muszę, mam potrzebę jakby podejmowania tych kluczowych, najważniejszych decyzji. Jeżeli od 14 roku życia do dziś to się w zasadzie nie zmieniło, to znaczy, że jesteś dość gruntownie przyzwyczajona do tego pomysłu i do niego absolutnie przekonana, że tak ma być. Mówisz o formule solo? To też nie do końca, ponieważ ja gram z chłopakami różnymi i w sumie od... tylko, że... Oni ci akompaniują. Ale nie gram solo tylko i jakby też jest między mną a muzykami jakiś dialog i gramy razem, tylko że raczej na zasadzie takiej czysto hobbystycznej i spędzania fajnego czasu w sali prób, a nie wychodzenie z tym gdzieś dalej. Ale to wynika raczej z tego, że chłopaki nie mają czasu, mają jakieś inne rzeczy, takie życiowe sprawy i jakby to się o to rozbija bardziej, że nie gram w zespole niż gdybym ja mogła decydować, to ja bym wzięła chłopaków w trasę pewnie jakąś dla odmiany i bym pojechała z zespołem. Nie zabrzmiało to dla mnie do końca przekonywująco, raczej jako wykręcanie się sianem, ale zakładam, że rzeczywiście tak jest. Powiedz, czy ty masz tajny notesik, w którym zapisujesz różne rzeczy? Zapisuję w telefonie. W telefonie? Tak. W sensie nagrywasz, czy... I nagrywam i mam, no, korzystam z notatnika w iPhone'ie. Jako tako notesiku nie mam, aczkolwiek... Ale to jest notesik, nie, to no, też jest notesik, no, tylko no że właśnie. Bardziej pewnie poręczny, chociaż jakby... no tak, jakby zginął, to tak samo jakby zginął papierowy, to żadna różnica. Oczywiście tam żadna zapisuję, zdarza mi się zapisywać jakieś pomysły i tak. Ale jest tego dużo?
Czy ja wiem? Trochę. Ja raczej mam tak, że jak mam muzykę i muszę napisać tekst, to wtedy on powstaje. Trochę się wpisuje po prostu w muzykę, która już jest, tak? Z reguły tak. Tak się sam aczkolwiek, trochę pisze. Aczkolwiek czasami powstaje najpierw tekst. To jest różnie, bo to nie jest takie wstawanie do pracy na określoną godzinę i wracanie o określonej godzinie, tylko raczej to po prostu się dzieje. Dlatego lepiej mieć pod ręką telefon, żeby zapisać, tak? A jest tak czasami, że zaczyna się wszystko od, nie wiem jak to powiedzieć, fajnego wyrażenia, w sensie gry słów? Tak, zdarza się, że tak jest. A pamiętasz pierwszą rzecz, którą nie zagrałaś, zaśpiewałaś, tylko napisałaś? Wiesz co, chyba tekst do piosenki Poniedziałek. To jakoś było w gimnazjum. To jest piosenka z mojej pierwszej płyty. O tym, że trzeba znowu wstać i tak dalej, i tak dalej. To był taki pierwszy, prosty tekst, ale lubię go do dzisiaj. A ile czasu upłynęło od napisania do pierwszej płyty? Dość długo, bo na pierwszej płyty znajdują się jakieś moje pomysły z wczesnych, młodzieńczych lat, kiedy to jeszcze chodziłam do gimnazjum. Także ta pierwsza płyta to był taki zbiór piosenek z różnego okresu, a płyta wyszła w 2017. Ale to się wszystko bardzo ładnie układa w konkretny obraz zdecydowanie upartej osoby, która wie lepiej, bo wie. Mało chyba jest w przypadku, żeby ktoś po tylu latach nagrywał piosenkę gimnazjalną na pierwszą płytę, a ty nagrałaś, bo byłaś do niej przekonana po prostu. I wcale się jej nie wstydziłaś. No dobrze, a czego słuchasz? Różnej muzyki. Czasami coś mi się podoba bardziej, czasami coś mniej. Ostatnio mogę powiedzieć, że byłam na trzech fajnych koncertach, które zrobiły na mnie wrażenie. Jakieś 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu byłam na koncercie zespołu Algiers w Krakowie. Jest to fajne, takie mi się podoba w tym połączenie grania na żywo z elektroniką. Bardzo zgrabnie to jest zrobione, fajne to jest. Fajny koncert widziałam w Pradze. Projekt nazywał się Projekt. No to takie brzydkie słowo, ale chłopak występował solo, pożyczył ode mnie gitarę, tak się poznaliśmy. Pochodzi z Norwegii i nazywa się Trigal. I bardzo prosta forma, ale czuć było w tym taki chłód zimno norweskich lasów. Trochę miałam wrażenie, że to jest blisko gdzieś zespołu Burzum, taki black metalowy zespół. I to było fajne. A jeszcze też miło zapamiętałam koncert, który widziałam w wakacje na festiwalu Miśmaś Party w Czechach, w Bojkowicach. Kill Your Boyfriend, to jest zespół z Wenecji i też łączył elektronikę z graniem na żywo. Ciekawe, takie też zimne trochę. To są takie 3 zespoły, 3 koncerty, które ostatnio mi się spodobały. Słucham różnej muzyki. Trudno nie zauważyć, że w momencie, jak zadałem to pytanie, to nagle się ożywiłaś i mówiłaś i mówiłaś i mówiłaś z dość dużym przejęciem. Rozumiem, że to oznacza, że słuchanie, oglądanie, oprócz grania i pisania, to są te podstawowe rzeczy. Oczywiście, że tak. A czy w takim razie myślisz w ogóle o tym, co będzie, czy myślisz o tym, co jest teraz? Pytam o muzykę. O muzykę. Wiesz co, ja myślę już o drugiej, przepraszam, trzeciej płycie. Także trochę myślę o tym, co będzie. Koncerty w dającej się określić przyszłości pewnie się nie zmienią? Będę grać. To póki co nie mam zamiaru przestawać. Ja dobrze się czuję, jak gram. Gram w każdy weekend, dużo za granicą, dużo w Polsce. Sprawia mi to wielką frajdę i
Także nie zamierzam przestać grać koncertów. To ja na razie namawiam Cię na to, żebyś grała w tej formule, w jakiej zagrałaś tutaj dzisiaj w tej przestrzeni, bo to chyba jesteś tak najbardziej Ty, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.